Pozwolę sobie w takim razie zacząć. Nazywam się Jarosław Olsza, odpowiadam w Komarchu za produkcję i wdrożenia ERP XL. W trakcie swojego wystąpienia przedstawię Państwu efekty naszych prac prowadzonych w zeszłym roku, w drugiej połowie zeszłego roku, efekty prac, opowiem o tym, co robimy obecnie i plany na kolejne miesiące, na kolejne lata. W wersji 2014, która wyszła w listopadzie zeszłego roku, przygotowaliśmy ponad 700 funkcjonalności, zmian, usprawnień. W grudniu udostępniliśmy wersję 2014.1, która była takim suplementem do wersji 2014. Główne zmiany to zmiany wynikające ze zmian przepisów o podatku VAT oraz uzupełnienia w części produkcyjnej. Ponieważ tych zmian było bardzo dużo, opowiem o najważniejszych. Dla firm produkcyjnych przede wszystkim wersja 2014 była rozwijana z myślą o firmach produkcyjnych. To nowe zupełnie narzędzie, konfigurator produktu, możliwość stworzenia zindywidualizowanego produktu w trakcie rejestracji, negocjacji z klientem z poziomu oferty, zamówienia można sobie przeprowadzić poprzez odpowiedź na wcześniej zdefiniowane pytania, konfigurację albo technologii, albo produktu, kodu tego towaru. Narzędzie, które znacznie ułatwia rejestrację takich produktów tworzonych pod specjalne zamówienia. Kolejny element, który ułatwia zarządzanie w firmach produkcyjnych, to kalkulator kosztów. Jest to narzędzie, które na podstawie technologii może nam zasymulować rentowność oferty. Otwierając sobie kalkulator kosztów, zaczytując dane z technologii, techniczny koszt wytworzenia, porównujemy do ceny sprzedaży, którą chcemy uzyskać, możemy sobie wymieniać składniki, przeliczać, dodać narzut do tych kosztów, aby wyliczyć cenę na ofercie i ją następnie na ofertę przenieść. No i serce systemu produkcyjnego, plan produkcji. Wprowadziliśmy takie narzędzie, które w zadanych okresach czasu bilansuje nam zapotrzebowanie na produkty wynikające z zamówień od naszych odbiorców, z planów zapotrzebowań. Z drugiej strony bilansując to z materiałami, z surowcami i informacją o nich, o ich dostępności wynikającą ze złożonych zamówień do dostawców oraz stanów magazynowych. Ponadto wprowadziliśmy powiązania pomiędzy zleceniami produkcyjnymi a zamówieniami, co pozwala nam stwierdzić, w jakim stopniu realizujemy zapotrzebowanie, zamówienia zarejestrowane od naszych odbiorców. No i dodatkowe ułatwienia na liście zleceń, zleceniach produkcyjnych, jeśli chodzi o filtrowanie niezrealizowanych produktów. Po to, żeby nam łatwiej było zarządzać komunikacją i całą produkcją. W wersji 2015 natomiast, tej, która się teraz produkuje, wprowadzimy zupełnie nowy wykres Ganta, interaktywny. Ułatwi to znacząco zarządzanie takie operacyjne produkcją, przeplanowywanie, wizualizację tego, co jest robione. Ta interaktywność będzie polegała na tym, że przesuwanie pasków z zadaniami będzie umożliwiało odpowiednie przeliczenia w systemie, więc można sobie zgodnie z zasadą obraz wart 1000 słów zarządzać z tego miejsca realizacją prac. Wprowadzamy raportowanie półproduktów, to też znacząco ułatwi zarządzanie, przeplanowywanie, realizację. Kolejny istotny, bardzo złożony element, który wprowadzimy do systemu, to planowanie obciążenia gniazd roboczych, takie planowanie strategiczne. Zanim zejdziemy na poziom operacyjny, będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy my w ogóle przy takich zasobach produkcyjnych, jakie mamy, jesteśmy w stanie na zadany termin wyprodukować jakąś partię. Będzie graficzna wizualizacja obciążenia, więc też będzie można stwierdzić od razu, które gniazda robocze są nie dość wydajne, aby realizować nasze zamówienia. Będzie sobie można odpowiedzieć na pytanie, analizując te grafiki, ten dokument, czy na przykład wprowadzenie dodatkowej zmiany pracowników umożliwi nam realizację naszych planów, czy nie. No dodatkowo poprzez powiązanie operacji w systemie będziemy łatwiej i szybciej przeplanowywać, a w samym planie produkcji wprowadzonym w wersji 2014 dodamy możliwość wprowadzania pozycji ręcznie, nie tylko wyliczanych na podstawie dokumentów i określenia wielkości partii produkcyjnej. Jeśli chodzi o szeroko rozumiany moduł logistyczny, czyli sprzedaż, zamówienia, CRM, to główne zmiany w poprzedniej wersji, wersji 2014, to obsługa takich narzędzi do prowadzenia polityki handlowej. Wprowadziliśmy promocje cykliczne, cenniki definiowane dla kontrahenta,
korekty zbiorcze, które ułatwiają znacząco obsługę takich transakcji, w których mamy rabaty zbiorcze, bonusy od naszych dostawców. Skupiamy się też na tym, aby system wspierał Państwa w takich miejscach, gdzie możliwa jest automatyzacja, gdzie niepotrzebna jest wprost decyzja operatora, albo w jak największym stopniu automatyzujemy. W związku z czym do funkcjonalności procesów podłączony został funkcjonalność BST, czyli bilansu stanu towarów. Możemy sobie zadać systemowi takie zadania, aby przeliczone to zostało w dowolnych godzinach i następnie z tego bilansu stanu towarów wygenerowane zamówienie do dostawcy. Tomek Rutkowski, który ma po mnie prezentację, będzie pokazywał takie przykłady. Zachęcam do udziału. W module serwis prowadziliśmy plany przeglądów technicznych, zamówienia na kooperację. W trakcie dzisiejszego dnia słyszeli też Państwo dużo o naszych rozwiązaniach satelickich. Asia Baut pokazywała. Mamy możliwość wyposażenia naszych handlowców w mobilnego sprzedawcę i pracę w terenie. To się synchronizuje z Excelem, w związku z czym w samym Excelu też prowadziliśmy wiele udogodnień, aby obsłużyć procesy, które są rejestrowane na mobilnym sprzedawcy. Między innymi wizyty handlowe zostały poszerzone, możliwość dodania osoby kontaktowej, z którą przeprowadziliśmy ankietę, dodania towaru czy dostawcy do raportów konkurencji, no i wiele innych drobniejszych udogodnień ergonomicznych. A jeśli chodzi o aplikacje satelickie e-commerce, wprowadziliśmy możliwość definiowania progów, jeśli chodzi o prezentację stanów towarowych. Nie wszyscy chcą prezentować dokładnie stan magazynowy, jaki posiadają w systemie na zewnątrz, w związku z czym możemy sobie definiować określone progi i prezentować te progi. I to taki przykład właśnie promocji typu cennik, promocja dla konkretnego kontrahenta na konkretne towary, konkretne grupy z określonymi cenami. To promocja cykliczna, wprowadziliśmy możliwość parametryzacji promocji zdefiniowanymi cyklami. Jeśli chodzi o wersję 2015, to jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym elementem nowym będzie możliwość definiowania dodatkowych kosztów sprzedaży i zakupu i przyporządkowywania ich do wprowadzanych na magazyn dostaw, czyli tak naprawdę wyliczanie ceny nabycia. Sam proces w Excelu rejestrowany zakup dokumentem PZ czy fakturą wprowadza dostawę do systemu. Musimy sobie zdefiniować, jakie koszty, jakie nośniki kosztów będziemy identyfikować i przypisujemy je następnie na dostawę, rozliczając według określonego w systemie algorytmów. Jest ich kilka, za chwileczkę wspomnę o nich. To pozwala nam wyliczyć cenę nabycia na zasobie, czyli cenę zakupu powiększoną o te koszty, a w konsekwencji kalkulować sobie marżę na ofercie, czy na zamówieniu, czy na dokumentach w oparciu o tę cenę nabycia. Teraz pokażę Państwu, jak taki dokument wygląda. Wersja jest jeszcze produkowana, implementowana, jak to się mówi w żargonie. W związku z czym pokażę główne okno. Nie będę przeprowadzał całego procesu przypisania kosztów. Chciałem oddać tylko pewną ideę, jak to będzie wyglądało. Na liście dokumentów zakupu pojawi się nowy dokument, nowa zakładka KDZ, koszty dodatkowe zakupu. I będziemy tworzyć dokument, który nam zarejestruje, do jakich dostaw, jakie koszty będą przyporządkowane. Ten dokument będzie mógł być później księgowany, tak jak pozostałe dokumenty handlowe. Czyli w górnym panelu, w górnym okienku możemy sobie przypisać z listy dokumentów fakturę, na której znajdują się zakupione towary i do niej możemy sobie przypisywać koszty. Pokażę Państwu jeszcze alternatywny sposób przypisania takich towarów. Mianowicie wprowadziliśmy takie okienko listę dostaw, która pozwala nam filtrować z punktu widzenia towaru dokumenty, jakie chcemy odnaleźć i przyporządkować do nich koszty. Można sobie szukać według dat wpływu, dat przyjęcia, można sobie szukać konkretny towar i taki przykład teraz Państwu pokażę. Na liście dostaw znajdujemy sobie wszystkie dostawy towaru, który się nazywa okno, o kodzie 036. Wybieram sobie, no załóżmy ten drugi. I teraz w dolnym panelu będziemy przyporządkowywać nośniki kosztów. I tu jest cała tajemnica tego mechanizmu. Mianowicie będzie możliwość przypisania dokumentu handlowego, czyli nośnik w postaci dokumentu handlowego. Na przykład mam tutaj fakturę za transport, usługa transportowa. Będzie sobie można przypisać dokument kosztowy z rejestru VAT. I mam tutaj
fakturę za ubezpieczenie. Jak Państwo widzą, w tym rozwijalnym menu jest jeszcze możliwość dodawania obiektów księgowych, not memoriałowych, czy wprost będzie możliwość dodania dekretu księgowego z wybranego konta. Ponadto istnieje jeszcze możliwość dodania takiej ręcznie edytowanej pozycji na dokumencie. Można sobie wybrać, jaka to jest kategoria. Te kategorie są definiowalne. Ja mam takie trzy przykładowe. Słownik tych kategorii się definiuje w module administrator. Kategorie będą nam mówiły, czy taka pozycja wpływa na magazyn, czy nie wpływa. Oczywiście to można, czy wartość tej pozycji wpływa na magazyn, czy nie. To można sobie oczywiście zaznaczyć na samym dokumencie. System będzie pilnował, aby koszt przyporządkowywany do danej dostawy no nie był większy niż te dokumenty, z których on pochodzi, w związku z czym to jest liczone wszystko na bieżąco. Tak widać, naliczyłem do tej dostawy, tego mojego okna, 23 zł. Jeszcze do jakichś innych przyporządkowań zostaje mi 200. Tu z 550, załóżmy, że 100, zostaje 450. Następnie mamy możliwość rozbicia tych przyporządkowanych kosztów do mojej dostawy, do tego zasobu konkretnego, tego towaru, w oparciu o wartość, ilość. Będzie też możliwość o rozbicia w oparciu o zdefiniowany algorytm, to pod tym tajemniczym skrótem SQL będzie można sobie zdefiniować algorytm, posługując się konkretnymi działaniami arytmetycznymi, polami z bazy danych, na przykład w oparciu o jakieś wartości atrybutów. Dokument jest zapisywany, księgowany, nanosi nowy koszt na dostawę. Mamy możliwość oczywiście ewidencjonowania tej ceny nabycia, nawet jeśli dostawa jest wyprzedana, powstaną korekty kosztu. Jeśli chodzi o część finansowo-księgową, to tutaj było dużo pracy. Pod koniec zeszłego roku zmieniały się przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Dużo pracy tutaj włożyliśmy, aby zapewnić zgodność naszego systemu z tymi przepisami. Rozszerzyliśmy możliwość stosowania procedury odwrotnego obciążenia. To, co już powiedziałem, ten moment podatkowy obsłużony. Dalej pracujemy nad kolejnymi niuansami związanymi z tymi przepisami. Importujemy walutowe listy płac od wersji 2014. Jest możliwa inwentaryzacja środków trwałych także przy pomocy kolektorów danych, co Asia pokazywała. I już właściwie nie tyle w zeszłym roku, co w kwietniu tego roku, w hotfixie trzecim do wersji 2014.1 wprowadziliśmy ewidencję odliczenia podatku VAT od samochodów służbowych. Te przepisy są stosunkowo świeże, właściwie wykonawcze. Przepisy wyszły na przełomie stycznia, lutego. Od końca kwietnia XL posiada możliwość odpowiedniej ewidencji. I rzecz, która nie jest związana wprost z przepisami, ale znajduje się w tym obszarze finansowo-księgowym, to funkcjonalność Comarch Bank Connect. Jest to możliwość bezpośredniej wymiany danych z bankami, bezplikowej. Sektor finansowy Comarchu, współpracując z kilkoma bankami, stworzył taką platformę do wymiany informacji. No i my jesteśmy zgodni z tymi protokołami, z Raiffeisenem i Polbankiem, z Raiffeisenem, przepraszam, i Bankiem Śląskim. Działa to już produkcyjnie. PKO w tym momencie uruchamia tę platformę i w następnej kolejności BNP Paribas. No dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość oprócz importu, eksportu przelewów, też przeglądania historii transakcji, sprawdzenia statusu przelewów. Dosyć wygodna funkcjonalność. Jeśli chodzi o wersję 2015, to skupiamy się na wsparciu państwa w zarządzaniu kosztami złych długów oraz obsłudze korekt powrotnych. Wprowadzamy długo oczekiwane zestawienia księgowe GUS-owskie F01, DG1. W module środków trwałych zmiana fundamentalna. Będziemy mieć możliwość definiowania zmiany zestawów środków trwałych i posługiwania się takim obiektem. I rozszerzamy tę nową funkcjonalność związaną z ewidencją przebiegów pojazdów o wydatki związane z ich eksploatacją. Jeśli chodzi o ergonomię, bez której każda funkcjonalność by nie była nic warta, to już w wersji 2014 wprowadziliśmy taką możliwość przepisywania na wystawiany dokument towarów z listy towarów wprost wpisaną ilością na liście towarów, więc to znacznie ułatwia albo ogranicza, znacznie ułatwia wystawianie dokumentów, a też ogranicza ilość kliknięć i w ten sposób też chcemy system rozwijać, żeby on jak najprostszy był do obsługi, jak najmniejszą ilością kliknięć, to jest taki generalny kierunek. No i w związku z tym też w module CRM wprowadziliśmy nowe okno, panel handlowca. To jest okno, na którym zbieramy informacje dotychczas dostępne w kilku innych miejscach, między innymi zadania, konwersacje, plany sprzedaży.
Ta sama tendencja, przejawem tej samej tendencji w module produkcja są wzorce operacji produkcyjnych, możliwość definiowania wzorca dla takich operacji, zbiorczej aktualizacji później na już wprowadzonych obiektach parametrów, które na takim wzorcu się znajdują. Na samej liście technologii zleceń produkcyjnych wprowadziliśmy nowy widok. Mamy możliwość przeglądania listy zleceń na przykład nagłówkami, a w dolnym panelu, który jest rozwijalny, oglądania szczegółów tych zleceń. Ogranicza to znowu ilość kliknięć, nie trzeba w każde zlecenie się wklikiwać, kontekstowo nam się zmienia treść w trakcie przechodzenia po nagłówkach. Podobnie na technologiach. Jeśli chodzi o część taką techniczną, to wprowadziliśmy możliwość równoległej pracy silnika Excel Work, czyli silnika odpowiedzialnego za działanie procesów automatycznych. Teraz możemy sobie zdefiniować jedno uruchomienie na przykład dla księgowania wsadowego, a inne dla sprawdzania warunków potwierdzania zamówień. No i taka rzecz mała, a cieszy od wersji 2014, skasowane są takie fatalne w wyglądzie zera wiodące, Państwo pewnie kojarzą, niefortunną przypadłość Excela, która polega na tym, że jeśli klikniemy z lewej strony okienka z ilościami, z cenami, to nam się wypełniało to zerami aż do miejsca kliknięcia. Teraz czegoś takiego już od wersji 2014 nie ma. I taki przykład panelu handlowca, czyli takiej tendencji naszej czy trendu, gdzie chcemy ograniczać ilość, konieczność otwierania równolegle wielu okien. Okienko, na którym zbieramy zadania, konwersacje, wizyty handlowe, plany sprzedaży. Ja na żółto zaznaczyłem na potrzeby tej prezentacji takie panele, które są belki, które są rozwijane w zależności od tego, co chcemy sobie oglądnąć. No i w wersji 2015, pewnie każdej następnej, będziemy nad tą ergonomią mocno pracować. Ja sam, zanim w lipcu zeszłego roku zostałem szefem produkcji, 12 lat ponad wdrażałem Excela, więc doskonale wiem, zdaję sobie sprawę, w ilu miejscach system może pracować sprawniej, lepiej i dużo fajniej, jeśli się go ergonomicznie napisze. No i między innymi to są nowe możliwości raportowania w produkcji, dodawanie wielu elementów, które w wersji 2014 na dokumenty przenieśliśmy z listy wraz z wpisywaną ilością. Teraz od wersji 2015 dodamy możliwość edycji ceny, czyli właściwie podstawowe parametry transakcji handlowej piszemy sobie na liście towarów i seryjnie dodamy to na dokumenty. Mamy możliwość od wersji 2015 opisywania analitycznie dokumentów, które znajdują się w buforze. To też powinno ograniczyć takie zatory występujące często w firmach, gdzie na koniec miesiąca jakieś działy księgowe czy działy rozliczeń dopiero na zatwierdzonych dokumentach wprowadzają opis analityczny. Mamy możliwość przygotowania takiego opisu analitycznego na dokumentach znajdujących się w buforze, oczywiście z opcją kontroli tego na dalszym etapie. No i też wpisując się w tą konwencję seryjnego działania na obiektach, będziemy mogli opisywać wzorcem analitycznym zaznaczone dokumenty z listy dokumentów, po to, aby się nie wklikiwać w te podzakładki, zakładki do zakładek. Wersja wyjdzie na koniec lipca. Szacujemy na ten moment, że to jest około 500 różnych funkcjonalności, zmian, usprawnień. Oprócz Excela oczywiście wspomniane wcześniej aplikacje satelickie, o aplikacjach mobilnych, mobile było już mówione na osobnych panelach. Ja tylko wspomnę, że w mobilnym sprzedawcy pojawiły się mapy Google'a od najnowszej wersji, w związku z czym można sobie śledzić natężenie ruchu, optymalizować trasy zgodnie z algorytmami, które przygotował Google. Jeśli chodzi o pulpit kontrahenta, czyli moduł B2B do Excela i do Altum, no to w poprzedniej wersji 2014 mocno rozbudowaliśmy możliwość wyszukiwania. Wyszukiwarka dostała nowe parametry, po których można sobie odnajdywać żądane towary. Wprowadziliśmy płaskie drzewo grup z czytelnym wyświetlaniem, z licznikiem elementów, które znajdują się w grupach. To znacznie przyspieszyło sam proces przeszukiwania kartotek. I wprowadzamy do pulpitu kontrahenta nowy interfejs zupełnie nowej technologii. Technologia, która pozwala działać na smartfonach, na tabletach, na desktopach. Tak zwany interfejs responsive design, no to znacząco też usprawni pracę i rozszerzy możliwości pracy z pulpitem. Ta wersja z nowym interfejsem będzie dostępna na koniec sierpnia z obsługą zamówień, z obsługą koszyka, wyszukiwania, rabatów. Natomiast obsługa reklamacji będzie wprowadzona na koniec grudnia, no i w przyszłym roku kolejne elementy, które w tym momencie znajdują się w pulpicie. Niewątpliwie tutaj też trend zwiększania ergonomii jest obecny, będziemy wprowadzać nowe, kolejne elementy, kolejne kryteria wyszukiwania. Wprowadzimy możliwość definiowania własnych filtrów i zapamiętywania ich w pulpicie oraz wprowadzimy
możliwość definiowania 255 nowych koszyków. Ja tutaj napisałem N koszyków, tak naprawdę to jest 255. W tym momencie, dla przypomnienia, mamy możliwość zdefiniowania tylko 3 koszyków. I tu takie przykładowe zrzuty ekranu z pulpitu kontrahenta już w nowym interfejsie na tablet, na smartfon. Tak to będzie wyglądało od strony graficznej, wizualnej. Rozwój idzie oczywiście też w wszystkich pozostałych aplikacjach, o których dzisiaj była mowa. No jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o e-sklep, to dostosowanie się do nowej ustawy o prawach konsumenta. We wszystko.pl podkreślam możliwość wprowadzenia ofert sprzedawcy i aukcji, czyli taki rozwój w kierunku B2B, znacznie zwiększający też zakres biznesu, który możemy prowadzić przy użyciu tej aplikacji. No i najważniejszy element współpracujący z Excelem, na pewno najbardziej złożony, czyli Comarch Retail, następca do Optimy offline'owej. Tutaj zdecydowanie możemy się pochwalić dużo większą funkcjonalnością niż w Optimie. Wdrażamy retaila w sieciach handlowych, w związku z czym pozyskaliśmy dużo takiej wiedzy specyficznej do obsługi tego modelu sprzedaży. Obsługujemy bony, zaliczki, zmianowość, sprzedajemy poniżej stanów. To jest zintegrowane oczywiście z Excelem. I ważna możliwość taka techniczna, którą posiada retail, mianowicie auto update. To jest mechanizm, który pozwala na aktualizację, automatyczną aktualizację środowiska, w którym retail pracuje. Każda nowa wersja pobierana jest automatycznie, oczywiście to są funkcje, które się parametryzuje, z serwerów Comarchu, więc nie ma konieczności ręcznej aktualizacji w takim rozproszonym środowisku. Jeśli chodzi o sam interfejs Excela, to wprowadziliśmy w zeszłym roku nowy, przyjazny interfejs, który jest pisany na platformie Clarion 8. To jest najnowsza platforma tego producenta. Cały czas pracujemy nad rozwojem. To nowe środowisko dało nam zupełnie nowe możliwości. Oprócz wizualnie przejrzystych, bardziej przejrzystych okien, czy bardziej przyjaznych dla użytkownika, mamy możliwość dodawania kolumn, sortowania kolumn. Od wersji 2014 na liście dokumentów mają Państwo możliwość dodania dowolnej kolumny do tej listy. Jeśli myślimy o interfejsie, no to oprócz tego, co można zrobić w samym Excelu, myślimy i pracujemy nad interfejsami webowymi. Widzieli Państwo już dzisiaj kierownika sprzedaży do Excela, pulpit kontrahenta. Tworzymy nowy interfejs do obiegu dokumentów, graficzny, wizualny, też współpracujący z tymi urządzeniami przenośnymi. W dalszej kolejności, zaznaczyłem na zielono, bo to jest na razie w planach, możliwość interfejsu do realizacji produkcji definiowanego dla użytkowników, czyli w różnych firmach różne elementy są ważne przy oznaczaniu realizacji produkcji. Chcielibyśmy, aby to było konfigurowalne, proste, łatwe do obsługi. I tu Państwu pokażę taki przykład właśnie zmian, które można wprowadzać w Excelu dzięki temu, że pracujemy już na platformie Clarion 8. W wersji 2014 dodawaliśmy kolumny na liście dokumentów, w wersji 2015 wprowadzamy to na liście zamówień, na liście zleceń produkcyjnych, na pozycjach dokumentów. Pokażę, jak to wygląda. Na przykład na liście zleceń produkcyjnych wywołujemy sobie taką opcję dodawania kolumn. Ja już mam tutaj zdefiniowaną taką kolumnę. Nie chcę Państwa zanudzać szczegółami technicznymi. Jest to po prostu pobranie pola z tabeli, które znajduje się na zleceniu produkcyjnym, przypisanie użytkownika, który to pole będzie widział, bo możemy sobie przypisywać różne widoki do różnych użytkowników. No i zapisanie tego powoduje, że pojawia mi się kolumna kod EAN. Tego nie ma w standardzie. To pole kod EAN ja sobie pobrałem z karty towarowej. Mamy możliwość przesortowania tego w taki sposób, jakbyśmy chcieli widzieć. W tym momencie jest to czwarta kolumna. Możemy sobie ją przesunąć na przykład za jednostkę miary, zapisać, zastosować. Już jest za jednostką miary, przesunięta jest. Można sobie wyciągnąć na koniec, na początek, jak nam wygodnie. Sama lista zleceń produkcyjnych, sam wygląd się zmienił. Mamy, tak jak mówiłem wcześniej, listę samych zleceń i szczegółów do nich. Możemy to sobie zwinąć. Widzimy wtedy listę zleceń produkcyjnych. Dodana kolumna wystawiający. Dodałem ją sobie kapitalikami, aby Państwo widzieli, że nie jest to kolumna, którą Excel ma w standardowej instalacji. Możemy sobie łączyć dowolne pola z zapytaniami SQL, które znajdują się w bazie i wyświetlać je na kolumnach. Te kolumny są eksportowalne do
Excela. Tutaj przykład tych nowych interfejsów webowych, czyli obieg dokumentów. Karta obiegu, której pola możemy sobie zdefiniować dowolnej ilości, z dowolnym formatem liczbowym, znakowym, jaki jest nam potrzebny. Graficzny schemat obiegu do zdefiniowania, te strzałki możemy sobie przeciągać pomiędzy prostokątami. Prostokąty to są poszczególne etapy, które są wyświetlane. Jest informacja, co w danym etapie należy zrobić, dlaczego dla użytkownika, dlaczego w danym etapie się znalazł dokument. Lista samych dokumentów w etapie. Dokument, tutaj faktura sprzedaży, która jest podłączona w etapie, etap poprzedzający, etap następny. No i sama struktura, w której ten dokument się znajduje. W tym kierunku będziemy na pewno rozwijać Excela. Nie wszędzie, oczywiście nie wszędzie jest sens, ale w tych miejscach, gdzie grafika, gdzie prostota usprawnia pracę, będziemy to wprowadzać. Trzecim filarem oprócz funkcjonalności interfejsu jest wydajność. Trzecim filarem, na którym rozwijamy Excela. Państwa bazy rosną z roku na rok, mamy coraz większe instalacje, więc nieustająco też musimy pracować nad tym, aby Excel działał szybko i tam, gdzie się zacina, bo takie przypadki też się dzieją, pewnie każdy z Państwa miał jakieś większe lub mniejsze problemy, usuwamy. Aby to robić systematycznie i w sposób zorganizowany, przygotowaliśmy sobie takie automaty testowe i program współpracy z IBM-em, który udostępnia nam swoje laboratoria i tam przeprowadzamy testy, nazywamy to 500+. Skalujemy Excela pod jednoczesną pracę 500 użytkowników i badamy, jak on się zachowuje, w których miejscach pojawiają się wąskie gardła. Scenariusze, które mamy oprogramowane, te automaty, pochodzą wprost od naszych klientów, od tych, którzy mają największe bazy, niekoniecznie też największe. To są takie scenariusze, które pojawiają się na bazach mniejszych, ale widać, że sprawiają Excelowi kłopot. Dzięki przepuszczeniu tego przez takie maszyny na laboratoryjnych sprzętach jesteśmy w stanie wychwycić te mechanizmy, które nie są wydajne i je optymalizować. Przeprowadziliśmy taką iterację testów w lutym zeszłego roku z IBM-em, w sierpniu, teraz szykujemy się na czerwiec. Właściwie wydanie każdej wersji programowej jest poprzedzone takimi testami. W lutym IBM nam wystawił certyfikat, że Excel pracuje na 500 użytkownikach jednoczesnych. To oczywiście jest ogólne stwierdzenie, są większe i mniejsze problemy, no niemniej jednak nie ma takiego objawu, że Excel nie jest w stanie się uruchomić, więc to też jest dla nas dobra wiadomość. Wiemy teraz, w których miejscach punktowo tego Excela optymalizować. No i tu kilka takich liczb, żeby nie być gołosłownym. W zeszłym roku i na początku tego roku skupiliśmy się głównie na księgowości, bo tam były największe problemy. W niektórych miejscach udało się tak naprawdę poprawić wydajność o dwa rzędy wielkości, co widać na tych procentach. To też Państwo mogą sobie sprawdzić u siebie, jeśli będą mieli aktualne wersje. Opowiadałem o tym, co robimy w Excelu. Za chwileczkę powiem o planach, tylko dla uporządkowania myślenia o naszej pracy dwa słowa o tym, jak ten Excel jest rozwijany, więc przede wszystkim zbieramy wymagania z naszych wdrożeń bezpośrednich od Państwa, od naszych partnerów, od naszej społeczności. Tworzona jest wizja, czyli dokument, który mówi, w których kierunkach Excel funkcjonalnie będzie się rozwijał w najbliższej wersji. Na podstawie tej wizji tworzone są projekty szczegółowo biznesowe i techniczne już dla programistów. Trwa oprogramowywanie, teraz znajdujemy się w takiej fazie właśnie implementacji wersji 2015. A od początku czerwca będzie faza stabilizacji, ta faza zawsze w każdej wersji się znajduje, czyli testowanie tego, co już wyprodukowaliśmy, sprawdzanie, na ile jest to bezbłędne i usuwanie błędów. Następnie jest to system udostępniany w każdej najnowszej wersji i cykl zaczyna się od nowa. W centrum jest ta społeczność. Bardzo liczymy na to, że to nasze nowe rozwiązanie, społeczność Komarch, też posłuży do takiej platformy, będzie platformą do wymiany informacji z Państwem, rejestracji Państwa wymagań i zgłoszeń. Taka praca zorganizowana w taki cykl na pewno i systematyczna umożliwia nam tworzenie systemu, który działa prawidłowo, wiarygodnie w odniesieniu do przepisów podatkowych, jest wygodny, chcemy, żeby był wygodny, dlatego te prace nad interfejsem, no i jest wydajny, to jest praca po naszej stronie tylko i wyłącznie i musimy sobie badać system i go optymalizować. W związku z czym bardzo liczymy, że będziecie Państwo aktywnymi uczestnikami tej społeczności. Ja sobie też pozwolę taki postulat dodać. Często słyszałem, że brakuje w Excelu bilansu otwarcia środków trwałych, w związku z czym dodamy taką możliwość jako postulat. Jeśli Państwo
będą zainteresowani, to proszę głosować. Chcielibyśmy, aby to forum żyło, żeby było platformą, na którym będziecie Państwo wzajemnie oceniać sobie zgłoszenia, czy nadawać im priorytety poprzez punktację, ocenę. Oj, coś się nie zalogowałem. Dobrze, ja za chwileczkę tutaj dodam ten punkt, żeby już nie zabierać Państwu czasu. Co w kolejnych wersjach? Wersja 2015.1, która wyjdzie w grudniu, na Mikołaja prawie że, to funkcjonalność delegacji, rejestracja delegacji w Excelu. Robimy to w grudniu, aby nasi koledzy, którzy produkują e-pracownika, mogli w kolejnej wersji e-pracownika obsłużyć to już poprzez ten nowy interfejs www. Wprowadzimy korekty ilościowo-wartościowe w Excelu, czyli możliwość jednoczesnego korygowania ilości wartości na pozycji dokumentu. No i będziemy pracować cały czas nad ergonomią takich procesów masowych, czyli dodawania seryjnie pewnych rzeczy, aktualizowania, no tam, gdzie to jest uciążliwe w tym momencie. Jeśli chodzi o plany na kolejne lata, to wersję 2016 wypuścimy prawie równo za rok, na koniec czerwca. I tam będziemy się skupiać głównie nad rozwojem czy umożliwieniem pracy zgodnie z algorytmami MRP2. Powstaną pewne automaty, które będą tworzyły rekomendacje dla osób zarządzających produkcją. Kolejnym dużym fragmentem Excela, który chcemy rozwinąć mocniej, to magazyn wysokiego składu. Wprowadzimy jednostki logistyczne, etykiety SSC, co z kolei też usprawni pracę z mobilnym magazynierem. Wprowadzimy wielofirmowość, czyli obsługę holdingów. Szczególnie tutaj to jest istotne w aspekcie księgowym, więc ten rozwój na pewno w tym kierunku pójdzie. Jeśli chodzi o ergonomię, mamy zamiar wprowadzić takie okno informacji bieżących, czyli definiowalny panel, na którym dany typ użytkownika zdefiniuje sobie własne wskaźniki i informacje, które z systemu chce mieć po otwarciu dostępne. Inne zapewnie dyrektor finansowy, inne prezes, inne szef sprzedaży, ponieważ bazy państwa rosną. Wiele firm nam zgłasza konieczność wprowadzenia takiego mechanizmu, który archiwizuje pewien zakres danych po to, aby on nie zabierał też miejsca na serwerach. W związku z czym taki projekt właśnie stworzony w kolejnej wersji wprowadzimy możliwość archiwizacji danych. To, co mówiłem wcześniej, takie zmiany związane z ergonomią, czyli seryjne zmiany na indeksach magazynowych i na kartach towarowych, nie poprzez wzorce, tylko poprzez zaznaczenie na przykład wybranych filtrami pozycji. Kolejny element, czy kolejny kierunek, który idziemy w systemie, to zwiększanie takiej przyjazności graficznej list. Chcemy wprowadzić wyróżnienie dokumentów na liście zamówień, takich, które na przykład opóźnienie wpływa na opóźnienia w produkcji. Tego typu elementy chcemy w systemie rozwijać w szczególności. I w kolejnych latach z wyprzedzeniem 3-letnim, bo tak sobie planujemy, no to na pewno dalej będzie obsługa firm produkcyjnych, bo to jest cały czas istotne, cały czas przez Państwa podnoszone. MWS niewątpliwie też i wielofirmowość to będzie pole do popisu przez co najmniej 2 lata. Kolejne elementy na pewno rozwoju w polityki cenowej. Excel tego ma już dużo naprawdę, ale zawsze się znajdują jakieś przypadki, które można inaczej, lepiej obsłużyć, sprawniej. To jest jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów systemu i Państwa pracy też z Państwa kontrahentami. Wprowadzimy pulpit dostawcy. Zbyszek wspominał o koncepcji VMI, czyli zarządzanie stanami przez dostawcę. Chcemy wprowadzić większą możliwość zarządzania spedycją, no, integrować w pierwszej kolejności zapewne Excele, które posiadają dostawcy, odbiorcy, firmy ze sobą współpracujące, po to, aby jakby wprowadzić w życie więcej automatyzacji w ramach takiego łańcucha dostaw, żeby pewne elementy pomiędzy tymi Excelami wymieniały się szybciej, sprawniej. No i na pewno te nowe interfejsy web to jest kierunek, od którego nie uciekniemy i który nam się bardzo podoba, zakładam, że Państwu też. Więc podsumowując moją prezentację, na pewno Excel w centrum rozwiązań satelickich, umożliwiających pracę na różnych urządzeniach, Excel umożliwiający wielokanałową sprzedaż, no i Excel, który zwiększa efektywność procesów, które się u Państwa odbywają, poprzez to, że jest jądrem tej naszej chmury Comarch, poprzez to, że te wszystkie inne aplikacje z niego korzystają,
i zapisują dane. Dziękuję bardzo.